Dysponując odlewami gipsowymi zabezpieczonych śladów obuwia z miejsca kradzieży świń w Lubichowie oraz usiłowania kradzieży syreny w Głodowie, postanowiono ustalić, jaki jest to rodzaj obuwia. W Instytucie Wzornictwa Obuwia ustalono, że producentem obuwia są lubelskie zakłady przemysłu skórzanego imienia Mariana Buczka, a charakterystyczna podeszwa nosi nazwę Standard Rod. W obuwie z tą podeszwą zaopatrywane były licznie różne zakłady w całym kraju, a w województwie gdańskim m.in. takie jak Północna Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych, gdyński Supon zaopatrujący pożarnictwo, Morska Centrala Zaopatrzenia, Spółdzielnia Rolnicza, jednostki wojskowe, a także ZNTK w Gdańsku. Wystąpiono więc do zakładów związanych z koleją o dostarczenie wykazu pracowników, którzy otrzymywali na stan tego rodzaju obuwie. Poszukiwanie sprawcy po butach było jednak ewidentnym szukaniem igły w stogu siana, gdyż do samego tylko ZNTK w Gdańsku w latach 1977-83 dostarczono 1557 par obuwia z podeszwą Standard Rod. Z tego też względu koniecznym było równoległe wdrożenie jakiejś innej trasy wiodącej do sprawcy, gdyż sprawdzanie tysięcy nazwisk było pracą na wiele miesięcy. Po to ustalaliśmy, powiedzmy, tą, co to za podeszwa, co to za buty i do zakładów najpierw, które produkowały z takimi podeszwami, kto na terenie tu województwa, po to, żeby, powiedzmy, w stosownym czasie to sprawdzać, bo wiadomo, że siły grupy były ograniczone i tak jak, powiedzmy, przy zdarzeniach można było to angażować większą ilość funkcjonariuszy, czy z jednostek, czy z tych, to w miarę oddalania się od zdarzenia, udział innych stawał się coraz rzadszy, a zostawała grupa, która miała to realizować i ilość nas w tej grupie była ograniczona, więc to tak na wszystkie, że tak powiem, nie było czasu, a niemalże każdego dnia były jakieś tam informacje, czy powiedzmy od sygnalizatorów, czy też powiedzmy jakieś poufne informacje, które tam pracownicy nasi czy inni uzyskiwali, że jest gdzieś tam takie czy inny zboczeniec, no to trzeba było się przyjrzeć jemu, niekoniecznie, powiedzmy, przyjmując jako wersję osobową, że to może być, ale powiedzmy przy takim człowieku, no powiedzmy 2-3 dni dwóch członków grupy musiało być, zobaczyć, zapoznać się bliżej z jego środowiskiem, otoczeniem i tak dalej, żeby albo wykluczyć, albo próbować coś tam więcej uzyskać. A tych pracowników i operacyjnych, i dochodzeniowych, dochodzeniowców nas na dobrą sprawę było dwóch. Także to tak, jak się opowiada, to łatwo. Natomiast codzienność była taka bardziej siermiężna. Na ten moment posiadano już znacznie więcej elementów modus operandi poszukiwanego sprawcy, niż dysponowano nimi w momencie zawiązywania się grupy. W tym momencie wiedziano już, że jest on w wieku najprawdopodobniej od 25 do 45 lat. Jest wzrostu od 175 do 180 cm i posiada szczupłą budowę ciała, pociągłą twarz, a rozmiar jego buta wynosi od numeru 28 do 29. Pracuje na kolei lub często korzysta z pociągów. Cechuje się wysoką sprawnością fizyczną i siłą. Miał bezpośredni związek z terenem byłego powiatu Starogard Gdański oraz z miastem Gdańsk. Ponadto wiadomo było, że posiada grupę krwi A. Potrafi kierować samochodem i najprawdopodobniej posiada prawo jazdy. Z tego względu podjęto decyzję o zleceniu urzędom gminy z obszaru Urzędu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim sporządzenia i nadesłania do KWMO w Gdańsku wykazów mieszkańców posiadających uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych, przyjmując jako kryterium wiek od 25 do 50 lat.
Wykazy te miano przekazywać za pośrednictwem właściwych miejscowo jednostek milicji do sekcji ewidencji i poszukiwań Wydziału Kryminalnego KWMO w Gdańsku, która to sekcja miała sprawdzać widoczne tam osoby nazwisko po nazwisku i sprawdzać, czy figurują one w kartotece kryminalno-rozpoznawczej. Wtedy był ten ciąg jakby logiczny związany z jego umiejętnością prowadzenia pojazdów. To nie było takie jak dzisiaj. Dzisiaj wszyscy my i w kogo by tam, na kogo by nie spojrzeć, to prowadzi samochód. Wtedy nie było to takie oczywiste. Wtedy w tamtych czasach było nie dość, że mało samochodów, to mało ludzi, którzy... To tym samym mało ludzi, którzy je potrafili prowadzić. A przynajmniej nie było to tak, no, takie bardzo powszechne. I wówczas zaczęła się krystalizować ta jakby wersja, że to jest facet, który świetnie sobie radzi z materią samochodową, który potrafi ukraść, potrafi go odpalić, potrafi jakoś tam te kable pozwierać, potrafi go popchnąć, potrafi go... Potem przyszły sytuacje, że wiedzieliśmy, że napych tam brał, że się brał właśnie za te spinanie kabli. Jeśli przyjąć, że facet zna się, że facet korzysta z samochodu i chce korzystać, żeby się oddalić z miejsca zabójstwa, z miejsca zdarzenia, no to trzeba było, to aż się prosiło o normalne założenie. To znaczy, że ma prawo jazdy albo istnieje bardzo wysoce prawdopodobna sprawa, że on to prawo jazdy posiada na 90, na 95%. A jeśli tak, to mamy go w papierach. Mamy go w papierach tych, gdzie zdobywa się prawo jazdy, gdzie się wydaje prawa jazdy. I to legło, powiem szczerze, u podstaw tej wieńczącej całość wersji, że właśnie tędy można było dojść do niego. Czy się chciało, czy się nie chciało, to koncepcje były wymyślane w Wydziale Kryminalnym, w tym moim wydziale. I wiem, że najwięcej na ten rodzaj takiej koncepcyjnej pracy naciskał ten Tyrakowski. Tyrakowski, nadzorca z centrali, z biura kryminalnego z Warszawy, pułkownik stary, świetny fachowiec, świetny cwaniak. Mnie to strasznie męczyło. Nie znosiłem tego. Nie znosiłem tego, a jaka koncepcja, a to, a tamto, a śmamto. Ale potem, jak on odjeżdżał, on był krótko, pomęczył, pojechał do siebie, do Warszawy. Ale potem już trzeba było wpaść w objęcia, relacjonowałem stale swojemu naczelnikowi kryminalnemu, panu pułkownikowi Strugale. No to on już wtedy uwielbiał koncepcję. On uwielbiał, bo to był człowiek taki nie tego, żeby się gdzieś tam na te zdarzenia wyjechać czy coś. Zresztą naczelnik, zastępca naczelnika na zdarzeniu jest wcale tak bardzo niepotrzebny. Jest potrzebny za biurkiem najbardziej i żeby myślał i trzymał w garści wszystko. Żeby do niego wszystko spływało, żeby wiedział, jak zarządzić i jak ma iść dalej. I tam oczywiście późnymi wieczorami ze Strugałą, jak żeśmy rozmawiali, ja nie pamiętam kto, czy ja, czy on, wpadliśmy. No wyszło to musiało każdemu wyjść, że słuchaj naczelniku, czy słuchaj Stanisław, on tak mówił, słuchaj Stanisław, czy nie trzeba tu, popatrz, zobacz, weźmy tych wszystkich do kupy, co mają prawo jazdy. Czy to był mój pomysł, czy to był Strugały, ja go sobie nie przypisuję, ponieważ byłoby to nieelegancko. Strugała nie może sobie tego przypisać, ponieważ nie żyje. Jest świętej pamięci, jest człowiekiem, któremu trzeba tylko czapkę zdejmować, bo jest, był wielce, wielce mądrym człowiekiem przy tej kryminalnej robocie.
Dlatego no, jakoś tam dzielę się z nim tym wywleczeniem do wierzchu i do roboty tej wersji związanej z tymi, którzy muszą być przesiani przez naszą sekcję tych posiadaczy praw jazdy. Praca grupy Skorpion w tym okresie trwała w zasadzie dzień i noc. Mimo to sprawcy wciąż nie udało się namierzyć. Zastanawiającym było też, że zaprzestał on na pewien czas swoich ataków. No już muszę powiedzieć, że to była charówka. Charówka, nie było to, że myśmy razem pracujemy od do. Pracowaliśmy na okrągło. Bywało tak, że do godziny, powiedzmy, godziny 12, pierwszej w nocy, rano na ustał wszyscy zjeżdżali się, odbywała się odprawa, jakie są uzyski z dnia poprzedniego, co jeszcze, co jest pilnego do zrobienia, co do ustalania. Muszę powiedzieć, że w terenie dużo byliśmy, dużo rozmawiali, grupa dużo rozmawiała z ludźmi, między innymi do tego, co nam w pewnym momencie tam, prawda, pogrożono palcem, że myśmy dotarli do księży, prawda, do tak, żeby ostrzegali już w tych na ambonach, że jest zagrożenie, że kto tutaj, że coś się dzieje, żeby zwłaszcza kobiety, które wracają, które pracują po południu środkami lokomocji, wracają do swoich miejsc zamieszkania, żeby mężowie albo powiedzmy ktoś z rodziny odbierał te panie do domu, aby zabezpieczyć, prawda, ich powrót. Miesiąc kwiecień na szczęście upłynął bez ataków na kobiety. Dziś już wiadomo, że było to spowodowane problemami prawnymi Pawła Tuchlina. Otóż w nocy 2 kwietnia 1983 roku Paweł Tuchlin kradnie w Pałubinie parnik, który jest mu potrzebny do gotowania ziemniaków dla świń. Rankiem właściciel parnika zauważa, że ktoś mu go ukradł. Po obejściu posesji dostrzegł na drodze ślady opon. Jadąc ich śladem, dotarł aż do zblewa. W tej sytuacji pojechał do posterunku MO w Starej Kiszewie zgłosić kradzież. Mężczyzna wraz z milicjantami pojechali po śladach parnika do zblewa, a stamtąd powoli przed siebie, poszukując podobnego śladu prowadzącego do którejś z posesji. Udało się namierzyć go w górze. Tam już szybko dotarto do posesji Pawła Tuchlina, w której dokonano przeszukania i odnaleziono skradziony parnik. Mało tego, przeszukanie pozwoliło odkryć m.in. charakterystycznie oznaczone baniki i kanister, które swego czasu Tuchlin ukradł w Pałubinie i Strudze. Poza tym uwagę zwróciła również 30-litrowa bańka z melasą. To wszystko nie pozostawiało wątpliwości, że oto odnaleziono poszukiwanego złodzieja, kradnącego różne przedmioty w okolicznych miejscowościach. Nie udało się natomiast odnaleźć rzeczy skradzionych z Chwaszczyna, m.in. namiotu czy pompy pływakowej. Niestety, funkcjonariusze MO zafascynowani odkryciem nie zauważyli, że Tuchlin posiadał w chlewiku 4 warchlaki. Ta nieuwaga czy też brak pomyślunku wkrótce doprowadziła do kolejnej tragedii. 2 tygodnie później Tuchlin zostaje złapany na kradzieży drewna z leśnictwa Gaj. Okazuje się, że wyrąbał i ukrył na posesji więcej drewna, niż dostał na nie zgodę. Zostaje wszczęte kolejne dochodzenie. Przez cały miesiąc kwiecień Tuchlin próbuje załagodzić te zdarzenia. Odwiedza właściciela baniek w Strudze, płacąc mu zadośćuczynienie za kradzież, a także dobrowolnie uiszcza należność za skradzione drewno. W międzyczasie dochodzi w okolicy do serii budzących grozę zdarzeń. W dniu 23 kwietnia w Kleszczewie mężczyzna, kopiąc swój ogródek, odnalazł odciętą dłoń niemowlęcia w wieku do pół roku. Tego samego dnia, również w Kleszczewie, została zgwałcona 4-letnia dziewczynka, której sprawca rozciął brzuch żyletką i wyciągnął rękoma jelita.
Następnego zaś dnia na drodze do Lubichowa nieustalony sprawca zatrzymał idącą drogą małą dziewczynkę, którą następnie uprowadził do pobliskiego lasu i zgwałcił. Wszystkie zdarzenia siłą rzeczy przyciągnęły uwagę grupy Skorpion. Niestety, po ich szczegółowym zbadaniu, znowu okazywało się, że te zdarzenia są w rzeczywistości ślepymi uliczkami. Presja wywierana przez kierownictwo KWMO w Gdańsku, aby jak najszybciej wykryć i ująć sprawcę, rosła z dnia na dzień. Jeżeli były potrzeba jakichś sił, na przykład zabezpieczenie to fizyczne w postaci patroli, czy jak nie było żadnego problemu, to kierownictwo było zawsze przychylne i dawało. Kosztem innych jednostek, ale było trudno na przykład tej Tuchlina zlokalizować, że działa, jak zaczął działać na Oruni, to można było zabezpieczyć, ale jak działał przykładowo, dajmy na to w tych Narkowych i w Rytlu, no to jest rozpiętość ogromna. Ale to wsparcie było i wsparcie jednostek, to jakakolwiek informacja była z grupy przyszła, to jako priorytet była od razu wyjaśniana. Czy to na jednostce terenowej, na komendzie dzielnicowej, na komisariacie, czy w komendzie miejskiej. Kierownictwo zdawało sobie sprawę z wagi działalności grupy. Natomiast to my tak już wcześniej rozmawialiśmy, że co pewien czas kierownictwo grupy, ja ze Stasiem byliśmy, prawda, że tak powiem, postawieni przed obliczem kierownictwa komendy, jak tam daleko, jako ten, co wy robicie, bierzcie się do roboty, a myśmy nocami i dniami, że tak powiem, zasuwali, jeździli, robili, szukali, rozmawiali. Pomimo upływu ponad półtora miesiąca od ostatniego znaku życia poszukiwanego sprawcy w Nowym Barkoczynie, słuch o nim póki co zaginął. Z jednej strony było to pozytywną wiadomością, gdyż nie było nowych ofiar, ale z drugiej strony jego dotychczasowe niewykrycie dawało świadomość, że każdego dnia mogło okazać się, że kolejna kobieta straciła życie albo została przez niego okaleczona. Podjęte działania na ten moment nie przynosiły żadnego skutku. Sprawca nie pojawiał się na dworcach, nie wysiadał na przystankach. Społeczni informatorzy nie przynosili żadnych wartościowych informacji, a nadto wciąż nawet nie udało się namierzyć żadnego gospodarstwa, w którym mogłyby znajdować się skradzione w Lubichowie świnie. Jak to się mogło stać, że sprawca wciąż miał tyle szczęścia i najprawdopodobniej unikał zastawionych pułapek? Ja akurat znalazłem się w tajnym takim miejscu, wie pan, że mówię, nie wiem jak to opisać, ale w każdym razie wyglądało to tak. Zatrzymaliśmy się samochodem w głębokim cieniu. Stacyjka miała jedną lampę, taką jedną, jedyną lampę świecącą w okolicy i żeby było jeszcze śmieszniej, uwiązaną na takim długim drucie. Był cholerny wiatr i ta lampa tak się bujała, więc tak czasami coś się świeciło, czasami nie. I my, proszę pana, ukryliśmy się tym samochodem w cieniu, byliśmy kompletnie niewidoczni. W pewnym momencie wyłania się człowiek, proszę pana, z takim brytalem i z takim drągiem. Okazało się, że przyszedł żonę odbierać, wie pan. Ale mówię, sceneria była, wie pan, iście filmowa dokładnie. Wsiadam w pociąg, jadę, nie? Rozglądam się, patrzę, czy ktoś wchodzi, czy nie wychodzi, wie pan, bo najbardziej byliśmy zainteresowani tym, że jak tak, wychodzi grupa osób, nie? Dziewczyn, czy kobiet, czy nawet pojedyncza osoba, czy ktoś za nią wysiada, czy nie. Jeżeli nie wysiada, no to i my nie wysiadaliśmy, nie? Wie pan, na tej zasadzie, nie? Gdzieś tam trzeba było się w kąt wcisnąć, żeby się wcale nie rzucać w oczy, wie pan, bo... No ale się obserwowało, to na tych małych stacyjkach to była prosta sprawa. Czasami jedna osoba wysiadała, czasami nikt nie wysiadał, czasami tylko mężczyzna wysiadał, prawda? Pierwsze dni maja w dalszym ciągu nie przynoszą żadnych sukcesów. Sprawca niestety wkrótce znowu da o sobie znać. Na szczęście już po raz ostatni.